O tym, że wielu legionowian to ludzie z inicjatywą, przekonywać właściwie nie trzeba. Kiedy więc przed kilkoma laty z propozycją inicjatyw tych lokalnych wyszedł do nich ratusz, przyjęli ją bez wahania i na pewno tego kroku nie żałują. Wkrótce mieszkańcy miasta skosztują kolejny owoc tej pożytecznej kooperacji. Będzie to doposażenie placu zabaw przy ulicy Krasińskiego. Zgłoszona inicjatywa lokalna opiewa na kwotę 15 tysięcy złotych. Dotyczy to przede wszystkim małej architektury oraz doposażenia samego placu. Krótko mówiąc, mała rzecz, a cieszy. Tak samo jak wcześniejsze efekty działań podjętych w ramach partnerskiej współpracy legionowian z Urzędem Miasta. Dla lokalnych społeczników inicjatywy lokalne szybko stały się bodaj najskuteczniejszym narzędziem do wcielania w życie ich pomysłów. Pomysłów ważnych, bo często wynikających wprost z oczekiwań konkretnej grupy mieszkańców. Co roku dostajemy kilkanaście wniosków dotyczących różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych na terenie całego miasta i jeśli oczywiście są one dobrze sporządzone, my staramy się również wspomagać mieszkańców, którzy to składają, tak żeby było im jak najprościej je oddać do samego urzędu i żeby było oczywiście rozpatrzone pozytywnie. Rezerwa celowa na inicjatywy lokalne w wysokości 500 000 zł rocznie tworzona jest w gminnym budżecie od 2014 roku i tak zapewne pozostanie jeszcze długo, bo każda ze stron dostrzega pożytek płynący z realizacji obywatelskich planów. Inicjatywy lokalne to jedna z dwóch form działających w Urzędzie Miasta Legionowo, które pozwalają na to, aby mieszkańcy mieli bezpośredni udział w wydawaniu pieniędzy z budżetu. Oprócz inicjatyw lokalnych mamy również funkcjonujący od zeszłego roku budżet obywatelski. Inicjatywy lokalne różnią się tym, że pozwalają na zorganizowanie tak naprawdę inwestycji twardych, czyli infrastrukturalnych, dotyczących doposażeń różnego rodzaju placów zabaw, stworzenie nowego placu zabaw, uzupełnienie chodników, ich remonty. Projekty mogą też dotyczyć na przykład ochrony przyrody oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego. Największą różnicę pomiędzy budżetem obywatelskim a inicjatywą lokalną stanowi konieczność wniesienia w przypadku tej drugiej wkładu własnego, bądź to w formie świadczeń rzeczowych lub finansowych, bądź pracy społecznej. Każda z osób, każdy z mieszkańców, który chciałby zgłosić inicjatywę lokalną, musi pamiętać o tym, że będzie musiał mieć swój wkład własny w jej realizację. To znaczy albo będzie musiał pomagać bezpośrednio przy realizacji samego projektu. Zdarza się, że mieszkańcy na przykład później kolorują na przykład ogrodzenia placów zabaw, albo musi też przygotować któryś z elementów, który jest konieczny do powstania danego placu zabaw, danej inwestycji i są to na przykład wtedy plany architektoniczne. Przykłady udanych inicjatyw lokalnych da się w Legionowie dostrzec na każdym kroku, także wewnątrz spółdzielczych osiedli mieszkaniowych, a to najlepszy dowód, że jeśli chodzi o wydawanie części publicznych środków, warto dać ludziom wolną rękę.